miałem takie możliwości, że mogłem zajść wyżej w życiu. Innych kierowałem na studia, załatwiałem szkoły. Biorąc, powiedzmy, sytuację kolegów, z którymi kiedyś pracowałem, no są kierownikami wydziałów w ministerstwach, są w centralach przemysłowych zagranicznych, niektórzy są dyrektorami zakładów pracy. Ale jednak zrezygnowałem i do tego bym nie chciał wrócić. Pracowałem w SPB, pracowałem na Narodowym Banku Polskim i stamtąd Komitet Dzielnicowy Partii wezwał mnie jako aktywistę partyjnego, wysłał na szkołę aparatu ZMP-owskiego młodzieżowego, na szkołę aktywu ZMP do Turczynka. Mogłem zgody nie wyrazić, no bo polecenie może być, ale przede mną było życie. No cóż, zgodziłem się na to. Jak ja się związałem z partią? Ojciec był stary KPP-owiec. Matka też była członkiem partii. U nas w czasie okupacji przechowywana była broń. Przysięgę u nas w mieszkaniu składali między innymi Janek Krasicki. Na Mokotowie, na Wołowskiej po 32. Ja pracowałem jako murarz, ona pracowała jako magazynierka. Razem na świetlicy urzędowaliśmy trochę. Nawet inscenizacje drobne były też robione. Wtedy, pamiętam, graliśmy taki skecz, chyba Czechowa, Końskie nazwisko. I wtedy akurat ja grałem męża, a żona grała żonę. I powstało małżeństwo. W Turczynku byłem jako słuchacz, normalnie jako kursant. Nastrój był bardzo bojowy. Młodzi ludzie naszpikowani, że tak powiem, tą teorią. Od razu się wszystkim zdawało, że rewolucja się zrobi, jak się przyjdzie pracować. A dopiero jak człowiek przyszedł, zobaczył, że to trochę nie tak. Teoria co innego, a praktyka mówi co innego. Trochę rozczarowania, że z tą młodzieżą to nie jest tak pięknie, jak się mówiło, że do niej trzeba różnymi sposobami podchodzić. Po szkole w Turczynku zostałem skierowany na ochotę. Zostałem wybrany w skład plenum zarządu dzielnicowego i automatycznie przewodniczący. Nie wiem, może ktoś by sobie pomyślał, że w tym okresie byłem fanatykiem, ale ja byłem przekonany, że to, co ja robię, co mnie uczyli i to, co ja przeżyłem, że to jest słuszne, że ja innej drogi nie mam. Ja wierzyłem, że buduję coś dla pokolenia. Niech się święci 1 maja, w górę nasze robotnicze sztandary, nasze narodowe sztandary. Niech żyje pokój między narodami.
niech się święci 1 maja. W tym roku po raz pierwszy z koleja zamił węzła warszawskiego. Pięknie wyglądacie, naprawdę bardzo ładnie wyglądacie. Tak jak przyjdziecie przed trybuną, to wrażenie będzie cudne i ogromne. No ja przyjdzie. A nie masz nie najgorzej. Myśmy wszyscy chyba na ciebie czekali, ale ty jesteś spóźniony. Trzeba było troszeczkę. Trzeba było ustawić rodzinkę, żeby ona też jakoś się przygotowała. Cześć, właśnie. No w tym okresie, to były lata 51. To była, że tak powiem, ta nagonka na to chuligaństwo, nie chuligaństwo. W różnych okresach różnie się młodzież nazywa. Wtedy akurat było takie nazwanie chuligan. Miał długie włosy, to już był zły. Już trzeba było z nim walczyć i tak dalej. Wtedy powstawały te antagonizmy między tymi ludźmi, a tym aktywem Zetem Polskim, a to było niepotrzebne. Właśnie druga Polska nowa. Nią energia atomowa to kolejne hasło pracowników IDJ-u. Ale lepiej, że się płaki też miał padać. Nie będzie. Za pogoda zamówiona na dzisiaj, obowiązkowo. No to był okres przecież taki, kiedy się mówiło, że Coca-Cola to twój wróg, bo to z zagranicy, zachodni styl się przyjmuje i tak dalej, jego się chwali. No a teraz się produkuje i się wszędzie napisy, pij Coca-Colę, bo ona zdrowa i tak dalej, i tak dalej. Córka się zapija, co i róż ona musi mieć. Smakuje się w tym. Ja raz piłem i powiedziałem, że nie chcę. Jak mam napić się Coca-Coli, to wolę wody sodowej. Serdecznie pozdrawiamy młodzież polską na czele z ich przywódcami politycznymi, administracyjnymi i partyjnymi. I w pierwszych moich pracach najgorzej się bałem pójść do szkoły, do młodzieży. Bałem się z początku. Bałem się. Mimo, że już wtedy miałem 22 lata, trochę życia za sobą. Bałem się dyskutować na tematy historii. Absolutnie się nie uczyłem w czasie okupacji. No niech ktoś ze mną zacznie na te tematy rozmawiać. A jestem zero. Jeżeli człowiek podjął jakąś decyzję, powiedzmy, to niechby ona nawet była trochę zła, to już człowiek dopinał do tego swojego, żeby podtrzymać swój autorytet. Były takie sprawy, że kierownik zakładu, czy kierownictwo zakładu zwalnia jakiegoś zetempowca, bo on nie pracował jak się należy, on robił braki i tak dalej, a organizacja stawiała weto. Dlatego tylko, że był w zetempie. Na pewno to był kierunek zły i do pewnego stopnia teraz owoce tego zbieramy. Przewodniczącego Pragi awansowałem na zastępcę kierownika Wydziału Organizacyjnego Zarządu Stołecznego ZMP. Chyba po okresie 4 miesięcy jako kierownik Wydziału Kadr Zarządu Stołecznego. A to jednak robi swoje. I człowiek musiał zdejmować ze stanowisk, wyciągać wnioski nieraz do niektórych pracowników. I wtedy trudno, człowiek musiał być bezwzględny, musiał takiemu nawet kandydatowi powiedzieć, że ty masz za granicą, powiedzmy, kogoś, czy ja, prawda? Czy wywodzisz się z takiej rodziny, że ona się naraziła tej władzy ludowej i tak dalej. I człowiek musiał to powiedzieć. I tutaj już człowiek raczej stał się takim niby działaczem, ale urzędnikiem. Urzędnikiem. Chyba już to działalności nie nazywa.
To już raczej taka praca za biurka. Brak powietrza. Przez okno trzeba było wpuszczać. Prosimy o przeniesienie plansz z napisem dla ludzi i przez ludzi na ulicę Siedliczego. Robotnicy Warszawy przodują w budowie socjalizmu. A na planszach przyrzeczenia, ile poszczególne zakłady wniosą do banku 30 miliardów. Damy szeregi. Do mało rozciągarcy kolumny, większe odstępy między rzędami. Większe odstępy między rzędami, to mało, zrobiło się za ciasne. Zrobiło się za ciasne, proszę zwiększyć odległości między rzędami. I do mało rozciągać kolumny. No, zobaczymy, no. Zobaczymy, jaki koniec wyjdzie. Należałoby się później do skłodu krążyć po tym materiu. Ja to patrzę, żeby oni już jakoś poszli. Uczciwie, proszę ciebie. I stał się rok 56. Wszystko raptownie tak zostało przewalone. To trochę człowieka zabolało. Co dalej? Co dalej? I w roku 56 poprosiłem o wyrażenie zgody na przejście do pracy w produkcji. Czyli wróciłem tam, skąd wyszedłem. Że jakoś u nas się nie widzi tego, co człowiek robi źle w trakcie jego pracy, to u nas nie wiem, czy to jest jakaś metoda przyjęta, czy jakieś krótkowzroczne, że tak powiem, spojrzenie, że wtedy, kiedy już faktycznie ten wrzut narośnie, wtedy go od razu się tnie. Nie ma tej profilaktyki jakiejś wcześniejszej. Wszystkiego najlepszego. Dzielne, piękne, najpiękniejsze kobiety róże w Luksemburg, niech tam żyją. Młodzież ZMS-owska zajmuje całą szerokość jezdni. Piosenka o planie sześcioletnim. Zbudujemy nową Polskę, ukochany kraj. Pieśń traktorzystów, kiedy jadę osiemnastką. Zapomina człowiek trochę te tytuły wszystkie. Ja tak przy niedzieli nawet. Jeszcze córa leży. My też jeszcze leżymy. Się pośpiewa wieczorem nieraz. Zabrała mi córa cały śpiewnik. Było takie wydanie Zetem Polskie jeszcze. Gruby. Zabrała, przepisuje sobie. Ona niech sobie wspomina, niech ona słucha w opowiadaniach, niech ona sobie czyta o tym wszystkim. Ale niech ona nie odczuje tego bezpośrednio na swojej skórze. I to jest jeden cel mojej żony. Wiwatom nie ma końca. Morze kwiatów przed Trybuną Honorową. I transparenty. Wspaniała to warszawska młodzież. I transparenty pomnażamy dorobek ojców. Jedności siła. Człowiek, który murował, to murowanie chyba każdy jeden polubił. Bo człowiek układa naprawdę tą cegłę, jakby jakieś klocki sobie układał. Jeden na drugim i z tego coś wychodzi. Latem tego zapachu wapna, tego świeżego powietrza. To jakoś lżej na sercu. Tu, gdzie człowiek pracował, jak pójdzie, to pozna, gdzie robił. Wszystko mu się przypomina, gdzie stał, gdzie robił, od czego zaczynał. To jest namacalne. Tego nie da się nie zobaczyć, jak się przechodzi obok. Bo tu się pomaca. Się przyjdzie i się dotknie i to stoi ściana. To jest ten kawałek roboty. I to chyba dobre jest, że człowiek tego życia nie zmarnował swojego. Niech żyje bohaterska klasa robotnicza Woli i Warszawy.